Dzień dobry, piątek, 26 marca. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam na kolejnym czacie. Dziękuję za aktywność, za pytania, które cały czas do nas spływają. Jak wiecie, rząd zapowiedział w związku ze wzrostem liczby zakażeń nowe obostrzenia. Dotyczą galerii, sklepów, fryzjerów, kosmetyczek. Oczywiście to, co dla nas bardzo ważne, dla samorządów i rodziców, to sytuacja w żłobkach i przedszkolach. Od wczoraj dyrektorzy tych placówek odbierają liczne pytania od rodziców zainteresowanych posyłaniem do tych placówek swoich dzieci. Chcę powiedzieć, że na dzisiaj mamy tylko projekt rozporządzenia w tej sprawie, które mówi, że placówki będą otwarte jedynie dla dzieci pracowników medycznych, służb medycznych i służb mundurowych, pod warunkiem, że oboje rodzice pracują. I takie mamy na dzisiaj wytyczne. To oczywiście może powodować, że będą przedszkola niektóre otwarte, niektóre zamknięte. Może się tak zdarzyć, że będą to grupy przygotowywane wyłącznie dla jednego dziecka. Czekamy na te rozstrzygnięcia ostateczne w rozporządzeniu. Pewnie analogiczne zasady będą obowiązywały w żłobkach, bo to już nie jest system edukacji publicznej, ale zwykle tak było, że były przenoszone te rozwiązania z przedszkoli do żłobków. Dlatego wszystkim rodzicom sugeruję w poniedziałek kontakt z dyrektorami placówek, z placówkami. No przykro mi, że nie możemy ostatecznych rozwiązań podać dzisiaj. Sprawdzajcie maile na bieżąco, bądźcie w kontakcie i myślę, że dyrektorzy właśnie tych informacji niezbędnych w poniedziałek udzielą. W szkołach sytuacja jest jasna, wszystkie lekcje odbywają się w sposób zdalny. Tutaj wątpliwości de facto na tą chwilę nie ma. Jeżeli chodzi o sytuację z zakażeniami, to od 1 stycznia mamy około 9,5 tysiąca zakażonych w Szczecinie. To są dane, które podajemy ze stronami rządowymi. Niestety nie mamy informacji na bieżąco z samego Szczecina. No mam nadzieję, że ta liczba jakoś gwałtownie nie będzie rosła. Szczecin jest w takich stanach średnich, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań i oby się ta sytuacja utrzymała. Z rzeczy pozytywnych możemy powiedzieć, że na Łasztownie za chwilę pojawi się znowu diabelski młyn. Mam nadzieję, że będzie cieszył naszych mieszkańców i tych, którzy przyjadą do Szczecina. Będzie stał tam przez 5 najbliższych sezonów. Inna informacja, też związana nieco z wodą, to jutro przyznajemy żeglarskie nagrody miasta Szczecina. Kto ma na to ochotę, będą oczywiście rozdawane online'owo, to zapraszam na strony Żeglugi Szczecińskiej i oczywiście strony miasta. Wszystkie informacje dotyczące sytuacji i tych rozstrzygnięć, które przed nami, związanych z obostrzeniami, znajdziecie na stronach miejskich www.wiadomościszczecin.eu. A teraz przechodzimy do pytań i tutaj na początek wielka prośba, aby nie pisać zbyt długich tekstów, gdyż po prostu nie widzę ich później tutaj na ekranie. Więc na te długie pytanie rozbudowane będę odpowiadał w komentarzach, natomiast tutaj mam szansę tylko na te krótsze wersje. I teraz do nich przechodzę. Pani Dorota, kiedy będą wznowione szczepionki do nauczycieli, którzy chorowali i nie mogli być zaszczepieni w terminie? Pani Doroto, w tej materii prosiłbym o kontakt z swoim dyrektorem szkoły. Takie informacje my oczywiście zbieramy i będziemy się starali na bieżąco kierować na szczepienia. Nie wszystko tutaj od nas zależy, to kogo szczepimy, w jakiej kolejności. To są decyzje rządowe, ale oczywiście też dysponujemy zespołami do szczepień, które w tej chwili wspierają szpital Pomorzany, który ma swój punkt na Netto Arenie. Kolejne pytanie, pan Łukasz. Panie prezydencie, dlaczego tak po macoszemu potraktowano przebudowę Alei Jana Pawła, która jest przecież naszą perełką wizytówką? Nie pomyślano o oświetleniu środkowej części pieszo-rowerowej, a wzdłuż alei postawiono zwykłe ocynkowane latarnie, jak są wszędzie, zamiast postawić na eleganckie stylizowane. Czy jest szansa na poprawę tych elementów, żeby nadać tej ulicy właściwy klimat? Panie Łukaszu, no,
takie rozstrzygnięcia zapadły przy projektowaniu, że te nasze główne aleje są oświetlane zewnętrznie, poza jednym wyjątkiem, aleją kwiatową, gdzie znowu pojawiają się głosy, że tego światła jest tam w środku nieco za dużo. Więc no tak to przyjęliśmy. Wiem, że może się to niektórym nie podobać, natomiast to oświetlenie spełnia przede wszystkim rolę bezpieczeństwa. Mamy nowoczesne oprawy LED-owe, więc one naprawdę dają dużo światła i myślę, że w środku tej alei na pewno nie będzie ciemno i niebezpiecznie, natomiast cała ulica no, nabiera jednak nowego wyrazu. Pani Małgorzata. Dzień dobry. Czy w związku z zamknięciem żłobków i przedszkoli i zapewnieniem opieki dla dzieci pracowników służb będą czynne wszystkie, czy tylko wybrane? Pani Małgorzato, to wszystko zależy od tego, do którego przedszkola zgłoszą się czy żłobka rodzice będący uprawnionymi do oddania swojego dziecka do naszej placówki. Mogą pracować wszystkie placówki, dlatego że jeżeli będą takie potrzeby, w każdej będą pracownicy, w każdej będą panie wychowawczynie, nad każdym taką placówką czuwa dyrektor, więc na pewno nie będzie z tym problemów i nawet jeśli będzie potrzeba otwarcia jednej grupy dla jednego dziecka, to taka sytuacja będzie miała miejsce, więc o to się proszę nie obawiać. Na dzisiaj według projektu tego rozporządzenia takie rozumiemy w Szczecinie i tak to będziemy realizowali. Pan Adrian pyta, co ze SKM-ką? No dobre pytanie. Chciałbym też to wiedzieć do końca, panie Adrianie, dlatego że są pewne opóźnienia związane z przebudową torowisk. To jest zadanie, które realizuje PKP. My ze swojej strony, przypomnę, odpowiadamy za tą infrastrukturę towarzyszącą, nawet nie za przystanki, ale za dojście do przystanków, część miejsc parkingowych, stojaki dla rowerów i oczywiście za niektóre węzły, tak jak choćby Łękno, Podjuchy, więc te zadania są przez nas realizowane. Trzymamy kciuki za PKP, liczymy na to, że uda się te niedogodności i trudności przezwyciężyć i ta trakcja kolejowa zostanie zbudowana, bo to jest kluczowy element całego projektu, najbardziej kosztowny. Przypomnę, że to ponad 700 milionów złotych. Wielkie i ważne wyzwanie dla systemu komunikacji nie tylko Szczecina, ale całego obszaru metropolitalnego, dla Polic, dla Goleniowa, Stargardu czy Gryfina. Pan Andrzej. Panie Prezydencie, czy miasto będzie respektować wyroki sądów, nie pobierać opłat za parkowanie tam, gdzie miejsca parkingowe nie są wyznaczane przez linie poziome? Panie Andrzeju, oczywiście zawsze respektujemy wyroki sądów, jeżeli takie zapadają. Przypomnę tylko, że kwestia oznakowania była jeszcze w 2017 roku odmiennie traktowana przez część sądów administracyjnych. Ta praktyka uznawania, że muszą być oznakowania pionowe i poziome, ona mniej więcej pojawia się w 19 roku i w 20 staje się rzeczywiście powszechna. Natomiast oczywiście ja się z tym nie do końca zgadzam, ponieważ uważam, że malowanie pasów na zabytkowych częściach miasta no nie ma sensu. Dla mnie oznakowanie powinno być oczywiste, bezsporne i takie może być też wyłącznie na podstawie oznakowania pionowego. No ale przepisy są tak interpretowane, jest to żądanie, więc będziemy malowali wszędzie te pasy, także na zabytkowych kostkach. Dla mnie trochę szkoda pracy, pieniędzy, no ale takie są rozwiązania i musimy się do tego niestety dostosować. Dlaczego pomimo tego, że od wielu tygodni nic się nie dzieje w kwestiach budowlanych, przejazd przez ulicę Miedzianą jest nadal zablokowany? Pan Łukasz pyta. Panie Łukaszu, to jest zadanie, zdaje się, wspólne z NDITM-u i dewelopera. Wyjaśnię tę kwestię, odpiszemy panu w komentarzach. Wiele inwestycji jest realizowanych w tej chwili. Dlaczego akurat tam jest w tej chwili przestój? Jeśli taki jest, na to pytanie tak od ręki nie potrafię panu odpowiedzieć, ale na pewno to wyjaśnimy. Pan Grzegorz pyta. Dzień dobry. Ponawiam pytanie, które pozostało bez odpowiedzi od poprzednich czatów. Po pierwsze, aplikacja Alert Szczecin, usuwanie wraków. Straż Miejska kompletnie nic od 2 miesięcy nie zrobiła, pomimo zgłoszenia 17 pojazdów. I drugi punkt, połączenie ulicy Łukasińskiego ze Spółdzielców, przejściem dla pieszych. Proszę o odpowiedź. Zacznę od końca. Nic nie wiem o planowanej inwestycji łączącej ulicę Łukasińskiego z ulicą Spółdzielców.
Spróbujemy to wyjaśnić, ale nie mam wiedzy na ten temat. Natomiast co do wraków. Proszę Państwa, no wszystko zależy od statusu tego wraku, dlatego że jeżeli wrak stoi na terenie prywatnym, no to oczywiście Straż Miejska nie może interweniować. Więc są pewne warunki, na których Straż Miejska może taki pojazd przekazać do scholowania, no i wówczas staramy się reagować automatycznie. Natomiast są takie przypadki, gdzie walczymy z właścicielami tych pojazdów, często ich ustalamy, to jest kwestia posiadania tablic rejestracyjnych i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to zawsze takie proste i oczywiste. Sam zgłaszałem parokrotnie wraki, niektóre były usuwane natychmiast, niektóre trzeba poczekać nawet paręnaście dni, więc takie sytuacje mogą mieć miejsce, ale tam, gdzie na to pozwalają przepisy, proszę mi wierzyć, że reagujemy natychmiast. Pani Katarzyna, proszę odpowiedzieć o Młodzieżowej Radzie Miejskiej. Kiedy będą wybory? Czy uczniowie szkół prywatnych i społecznych będą mogli wziąć udział w głosowaniu, ale i w kandydowaniu? Pani Katarzyno, z tego co wiem, to wybory do Młodzieżowej Rady Miasta odbędą się po Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim. Teraz trwa jakby ta procedura. Oczywiście jest utrudniona z uwagi na COVID, ale mam nadzieję, że mimo tego młodzież się zmobilizuje i ten budżet wykorzysta i później przystąpimy do tych działań związanych z Młodzieżową Radą Miasta. W kwestiach regulaminu i zasad sugerowałbym kontakt z dyrektorem Biura Rady, więc mam nadzieję, że właśnie w Biurze Rady uzyska Pani wszelkie informacje na temat tych kwestii związanych z wyborami do Młodzieżowej Rady Miasta. Pani Natalia, Panie Prezydencie, czy w związku z robotami drogowymi licznymi nie można było inaczej zorganizować ruchu, na przykład część ulic przerobić na dwukierunkowe, aby udrożnić resztę? Pani Natalia, no oczywiście organizacja ruchu przy budowach to jest zawsze skomplikowany proces. Niestety jesteśmy w trakcie wielu remontów w tej chwili, za co przepraszamy, że stanowią utrudnienie, ale niestety nie mieliśmy innego wyjścia. Większość tych projektów jest realizowana w ramach wsparcia projektami unijnymi, a zatem ta możliwość, to okienko na wykorzystanie tych środków unijnych jest tylko pomiędzy rokiem 20, tak naprawdę 23, i w tym czasie następuje kumulacja prac. Organizacja ruchu jest zawsze analizowana bardzo szczegółowo. Tam, gdzie jest to możliwe, staramy się właśnie wprowadzać ruch dwukierunkowy. Tak się dzieje choćby tutaj na Alei Jana Pawła II, ale często jest tak, że przepisy nie pozwalają na pewne rozwiązania. Stąd no niestety musimy się uzbroić w cierpliwość. Chcę powiedzieć, że ten rok będzie trudny, natomiast myślę, że od jesieni sytuacja będzie się już poprawiała powoli, bo będą kończone kolejne zadania, głębokie, szafera. Te podjuchy to są te miejsca, gdzie wykonawcy będą schodzić z placów budowy, a zatem będzie trochę wygodniej. Oczywiście czekają nas jeszcze trudne tematy, jak plac Rodła, czy Powstańców Wielkopolskich, modernizacja linii tramwajowej, czy też ulica Kolumba, no ale mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy. Pani Diana pisze, Panie Prezydencie, czy w związku z zamknięciem przedszkoli dyżury wakacyjne będą przedłużone, przynajmniej o czas obecnego zamknięcia? Pani Diano, będziemy o tym rozmawiali. Takie decyzje jeszcze nie zapadły. Jaka będzie organizacja pracy przedszkoli w okresie letnim? Rozumiem, że jest to związane z Pani urlopem między innymi, bo ten urlop można wykorzystać tylko raz w ciągu roku. Rozumiem to. Na pewno będziemy się starali pójść maksymalnie na rękę naszym mieszkańcom, aby mogli korzystać z tych obiektów, z tych placówek. O wszystkim tym będziemy informowali na bieżąco, gdy będziemy już bliżej wakacji, gdy też będziemy wiedzieli, jaka będzie sytuacja pandemiczna. Zakładamy, że ta sytuacja zacznie się poprawiać z uwagi i na poprawę pogody, i na większą liczbę szczepień, do których wszystkich bardzo serdecznie zachęcam, oczywiście tych, którzy mogą się szczepić. Pan Antek, czy są jakieś plany na rozbudowę wodnicy śródmiejskiej, odcinek Ostoi Zagórskiego do ulicy Łącznej? Czyli rozumiem, że chodzi tutaj, Panie Antku, nie o obwodnicę śródmiejską, ale trasę północną, dlatego że to jest odcinek trasy północnej. Mamy gotową dokumentację, ona jest w tej chwili aktualizowana, no i będziemy starali się pozyskać środki z nowej perspektywy unijnej na to, aby sfinansować to zadanie. Kosztorys szacunkowy był na ponad 100 milionów, ponieważ jest to droga dwujezdniowa z pasem w środku przygotowanym w przyszłości pod linię
tramwajową. I oczywiście jest to droga ważna z punktu widzenia budowy przeprawy tunelowej pomiędzy Policami a miejscowością Święte i budową całego obejścia zachodniego miasta Szczecina. Więc szykujemy się, jest to jeden z najważniejszych projektów na nową perspektywę. Obok połączenia ulicy Sosa Boskiego z halą widowiskowo-sportową będziemy zabiegali o środki i mam nadzieję, że tę drogę uda się zrealizować. Pani Anna, czy firmy mające samochody elektryczne i hybrydowe będą mogły skorzystać z obniżonego abonamentu strefy płatnego parkowania? Pani Anno, samochody elektryczne w 100% korzystają ze zwolnienia z opłat za strefę płatnego parkowania. Wynika to z przepisów ustawowych. Trzeba mieć stosowną naklejkę na szybie i oczywiście wtedy nie płacimy. I to obowiązuje w całej Polsce, niezależnie od miasta i od strefy płatnego parkowania. Natomiast samochody hybrydowe korzystają z ulg pod warunkiem jednak, że są to samochody w wersji plug-in i że spełniają określone normy czystości spalin. Więc nie każdy plug-in będzie też samochodem, który będzie mógł skorzystać z abonamentu o wartości 50 zł miesięcznie. Więc elektryki zwolnione, hybryda, jeżeli jest czysta ekologicznie, z niewielką ilością zanieczyszczenia środowiska, tego śladu węglowego, wówczas korzysta z ulgowego abonamentu. Pan Patryk. Kolejne pytanie, panie prezydencie. Co z terenem po byłych działkach w Podjuchach przy Regalicy? Teren wygląda dramatycznie, mnóstwo śmieci. Od kilku lat wygląda to fatalnie. Panie Patryku, przyjrzę się tematowi. Nie znam na tą chwilę odpowiedzi, ale na pewno w komentarzach postaramy się rozwiać pana wątpliwości w tej materii. Pan Michał. Czy pan prezydent od 1 kwietnia przysiądzie się do komunikacji miejskiej? Wszak wedle pana słów trzeba się pozbyć samochodów z miasta. Panie Michale, uczciwie powiem, że sporadycznie korzystam z komunikacji miejskiej, ale korzystam. Zdarza mi się podróżować. Zresztą moje dzieci też z tego korzystają. Natomiast ze względów praktycznych używam częściej samochodu. Natomiast celem zmian w strefie płatnego parkowania jest przede wszystkim wymuszenie rotacji. Więc nie jesteśmy przeciwni w ogóle korzystaniu z samochodów. Każdy musi oceniać według własnych potrzeb, możliwości, potrzeb swojej rodziny. Natomiast na pewno chcemy, żeby w ścisłym centrum Szczecina rotacja była wyższa samochodów, aby każdy, kto ma tutaj jakieś sprawy do załatwienia i porusza się samochodem, mógł w miarę swobodnie zaparkować, zatrzymać się na krótki okres czasu, załatwić swoje sprawy i odjechać w inne miejsce. Tak, temu celowi przede wszystkim służą zmiany w strefie płatnego parkowania. Pani Aleksandra, panie prezydencie, mam pytanie, czy prace nad studium zagospodarowania przestrzennego będą prowadzone dla obszaru całego miasta, czy tylko dla wybranych obrębów? Panie Aleksandro, ten projekt, który w tej chwili będzie przedłożony, czy już jest przedkładany do opinii różnym podmiotom, dotyczy całego miasta, bo tylko uchwalanie studium dla całego miasta ma oczywiście swój sens. Natomiast to plany zagospodarowania przestrzennego mogą być realizowane dla poszczególnych obszarów. Wtedy one mogą być większe lub mniejsze. Takich planów jest w Szczecinie ponad 200, jak dobrze pamiętam. Więc one wtedy dotyczą różnego rodzaju terenów i są robione dla różnych obszarów. Natomiast studium jest jedno dla całego miasta. Pokazuje pewne takie podejście ogólne do problematyki przestrzeni w Szczecinie. Od strony przyrody, zabudowy, wysokości tej zabudowy, poprzez układ komunikacyjny i tak dalej, i tak dalej. Także zachęcam do udziału w tych konsultacjach, do zgłaszania swoich uwag. Chcemy na jesieni uchwalać to studium, a potem będziemy na bazie tego studium korygowali plany zagospodarowania przestrzennego lub uchwalali w tych miejscach, w których tych planów jeszcze nie ma. Pan Jakub. Dzień dobry, panie prezydencie. Czy popiera pan niszczenie zieleni poprzez auta parkujące w obrębie dzikiego parkingu łąka Kan? Jeśli nie, to czy podejmie pan działania umożliwiające parkowanie w tym miejscu? Jest to teren miasta. Przy okazji, jakie są plany wobec tej nieruchomości? Panie Jakubie, nie popieram niszczenia zieleni, nie popieram parkowania w miejscach niedozwolonych. Przyjrzę się tej sprawie. Łąka Kany zdaje się, że nie ma w tej chwili żadnego przeznaczenia w sensie pod zabudowę, więc pewnie pozostanie terenem zielonym. Zwrócimy na to uwagę i na pojazdy tam parkujące. Jest możliwość obok parkowania, jest przygotowany parking pod trasą zamkową. Za niewielką opłatą tam samochody można stawiać, więc myślę, że to też jest jakaś alternatywa. Pani Daria.
Jaki jest plan na przebudowę Mieszka pod IKEA? Kiedyś wspomniano o torach do tego miejsca. Czy coś w tym kierunku się dzieje? Uważam, że jest brak komunikacji w tej części miasta, która szybko się rozwija. Molo, Rondo Hakena, Auchan, IKEA. Dość ważne jest mieć dobrze skomunikowane. Na razie tylko kilka autobusów przeznaczonych na tą część miasta. Zdecydowanie za mało. Tramwaje by się przydały. Oczywiście przewidujemy w przyszłości budowę linii tramwajowej wzdłuż ulicy Mieszka do Ronda Uniwersyteckiego. Natomiast no, na dziś taka inwestycja jeszcze nie będzie realizowana. Natomiast IKEA na swój koszt dokona przebudowy i poprawy układu komunikacyjnego zapewniającego dostęp do swojego nowego sklepu. Tam pojawią się nowe kieszenie, trochę inne rozwiązania w zakresie świateł. Więc myślę, że to pomoże w korzystaniu z tego miejsca. Zgadzam się, że Mieszka jest coraz częściej używana, więc w przyszłości o tramwaju na pewno będziemy musieli myśleć, bo rzeczywiście mieszka tam coraz więcej osób. Natomiast te rozwiązania teraz doraźne powinny zapewnić w miarę sprawną obsługę nowego sklepu, który, jak się spodziewam, cieszył się będzie dużą popularnością wśród mieszkańców, a także tych, którzy do Szczecina czasem specjalnie do tego sklepu będą przyjeżdżali. Pan Damian, panie prezydencie, dlaczego mieszkańcy ulic, które wejdą w powiększoną strefę płatnego parkowania, nie mogą nabyć abonamentu rocznego na starych zasadach? Prowadzi to do sytuacji, iż mieszkańcy obecnej strefy wykupują abonament roczny za 96 zł, natomiast nowym ulicom zostaje już tylko wykupienie opłaty ryczałtowej za 360 zł. Nie jest to sprawiedliwe wobec mieszkańców. Panie Damianie, no, sytuacja jest taka, że te rozwiązania poszerzające strefę wchodzą 31 marca, więc za chwilę. I wszyscy ci, którzy od tego dnia będą kupowali abonamenty, kupują je w jednej cenie, to jest 360 zł za rok. Oczywiście ci, którzy kupili abonamenty wcześniej w starej strefie, no, kupili za kwotę 96 zł, jak pan słusznie zauważył, ale te abonamenty będą w trakcie roku wygasały i nowe abonamenty będą nabywane, jeśli te osoby wyrażą taką wolę, za wyższą już kwotę. No, takie są regulacje tej uchwały. Nie możemy sprzedawać abonamentów na ulice, które w dniu sprzedaży takiego abonamentu nie są objęte strefą płatnego parkowania. Pan Antek pyta, czy na 100% w tym roku odbędą się regaty Toship Races? Oczywiście takiej gwarancji dać nie mogę, natomiast w mojej ocenie szanse są na poziomie około 70%. Zakładam, że liczba szczepień realizowanych w naszym mieście i kraju, a właściwie w całej Unii Europejskiej będzie rosła, że ta sytuacja pandemiczna na skutek wiosny i później lata też będzie się w sposób naturalny poprawiała, a zatem będą warunki do tego, aby przeprowadzić imprezę. Oczywiście organizacja The Toship Races nie zależy wyłącznie od nas, dlatego że operatorem tego wydarzenia jest Sailtraining International z Londynu i to oni podejmują decyzję ostateczną. W zeszłym roku takie regaty się nie odbyły. W tym roku na dziś mamy informacje, że są planowane. Oczywiście zakładamy pewne reżimy sanitarne, zakładamy, że impreza będzie nieco rozciągnięta na przestrzeni miasta, że ta oferta będzie wchodziła nie tylko na Łasztownię, ale także w inne części ciekawe, interesujące naszego miasta. Też nie będzie jednego dużego koncertu, tak jak dotychczas bywało to przy regatach. Więc te zmiany pewne nastąpią, natomiast zakładamy, że regaty się wydarzą, czekamy na to z utęsknieniem. Myślę, że to będzie ważne wydarzenie i dla mieszkańców Szczecina, i dla gości, którzy też do Szczecina zjadą. Pan Marceli. Mnie interesuje, co z dwoma kwartałami koło Baszty Siedmiu Płaszczy. Kiedy w końcu miasto zrobi w tej kwestii postawienia tam kamienic stylizowanych na Stare Miasto? To już trwa bardzo długo. Kawał zielonej ziemi przy wjeździe. Niestety muszę powiedzieć, że te tereny nie należą do miasta. Te kwartały są w rękach prywatnych. Ostatnio ustalaliśmy na nowo warunki zabudowy tego terenu dla podmiotów, które są właścicielami. Mam nadzieję, że te budowy tam ruszą, bo rzeczywiście ta część może irytować. Jest takim brakującym elementem tej przestrzeni, pewnego ładu, który mógłby tam zapanować, więc mam nadzieję, że to się uda w ciągu najbliższych 3 lat. No zobaczymy. Inwestorzy na razie ponoszą koszty tej operacji. Mam nadzieję, że mają świadomość, iż ten termin biegnie, no i trzeba w końcu wywiązać się ze swoich zobowiązań. Pani Lidia.
Dzień dobry. Co pan sądzi o takim eksperymencie czasowym, oczywiście, żeby osobom decydującym o ogólnej pojętej infrastrukturze parkingowej w Szczecinie zabrać miejsca parkingowe dla uprzywilejowanych? Być może, gdy pojeżdżą trochę rano, spiesząc się do pracy w poszukiwaniu wolnego miejsca, będą wydawali bardziej trafne i efektywniejsze decyzje związane z życiem codziennym mieszkańców w zakresie parkingu. No, panie Lidio. No niestety problemów parkingowych w żadnym dużym mieście, ani w Polsce, ani w Europie zdaje się, że nie udało się rozwiązać w taki sposób, aby wszyscy byli z tego zadowoleni. No my staramy się to robić najlepiej, jak potrafimy. Zresztą no chyba nie ma za bardzo miejsc uprzywilejowanych, bo nie wiem, o jakich samochodach pani mówi. W mieście uprzywilejowane są tylko osoby, które są osobami niepełnosprawnymi i poruszają się specjalnie oznakowanymi pojazdami. Oczywiście pewne przywileje mają też samochody elektryczne, bo choćby mogą korzystać z buspasów. Natomiast generalnie miejsca w strefie płatnego parkowania są według jednakich zasad dla wszystkich, a więc zdecydowana większość płaci na podstawie biletów internetowo lub na podstawie biletów z parkomatów. Natomiast część osób oczywiście uprawnionych do tego może korzystać ze specjalnych abonamentów. Pani Katarzyna, kiedy będzie remont ulicy Modrej w kierunku Bezrzecza? Pani Katarzyna, już niedługo. Jesteśmy gotowi do tego przetargu. Czekamy tylko na zluzowanie nieco tych ulic, które są objęte remontem w związku z budową węzła Głębokie. Nie chcemy zakorkować całego miasta, czy właściwie wjazdu z tamtej części do Szczecina. Dlatego te inwestycje w czasie zostały rozsunięte. Pierwsza została realizowana ta, która ma wsparcie unijne, ponieważ ta inwestycja przy Modrej nie jest wsparta unijnie, więc jest realizowana w drugiej kolejności, ale za chwilę ruszy przetarg na to zadanie i myślę, że no, będziemy świadkami tej inwestycji, która wreszcie usprawni no i troszeczkę poprawi jakość poruszania się w tej części miasta. Pan Patryk, czy miasto ma pomysł, jak zagospodarować trawniki, które są wydeptane, zaniedbane, na przykład mały park, mały plac zabaw, ogródki? Panie Patryku, to jest zadanie tak nasze, jak i mieszkańców. Chcę powiedzieć, że wiele miejsc jest zagospodarowanych we współpracy między miastem a wspólnotami mieszkaniowymi. Mamy program zielonych przedogródków, mamy program wspólnych placów. Także to się dzieje w Szczecinie. Dość znaczne kwoty są każdego roku przeznaczane na te zadania, więc aktywne wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe mogą stawać w tych konkursach, uzyskiwać dofinansowanie, bardzo wysokie zresztą, i porządkować właśnie trawniki, place, tworząc place zabaw, ogródki, takie miejsca rekreacji. Ich coraz więcej w Szczecinie powstaje, z tego się bardzo cieszymy i zachęcamy bardzo gorąco do współpracy z miastem w tym zakresie. Są na to pieniądze, więc trzeba tylko dobrej inicjatywy i przechodzimy do realizacji. Pan Michał, panie prezydencie, jeśli chodzi o rotację aut w strefie płatnego parkowania, to dlaczego elektryki są zwolnione z opłat, a hybrydy mają zniżkę? Jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, to chyba zdecydowanie lepiej, jak auto stoi 8 godzin w jednym miejscu, niż ma krążyć po mieście. No panie Michale, po pierwsze zwolnienie aut elektrycznych jest ustawowe, więc na to nie ma wpływu żadne z miast, żadna rada miasta, żaden prezydent, tylko tak zdecydował polski ustawodawca. Natomiast jeżeli chodzi o parkowanie przez 8 godzin, otóż jeżeli w mieście Szczecinie mamy grubo ponad 300 tysięcy samochodów i parę tysięcy miejsc w strefie płatnego parkowania, no to jeżeli pozwolilibyśmy wszystkim stać 8 godzin, to pozostałe 100-150 tysięcy samochodów właśnie krążyłoby przez 8 godzin po mieście, bo nie mogłoby znaleźć miejsca do parkowania. Chodzi o to, żeby następowała w takich częściach krytycznych rotacja, żeby osoby, które mają jakieś sprawy do załatwienia, mogły przyjechać i odjechać, zostawiając miejsce następnym pojazdom. Zniechęcamy do przyjeżdżania do pracy do ścisłego centrum na 8 godzin, bo to rzeczywiście z punktu widzenia ilości samochodów i miejsc parkingowych dla rotacji jest bardzo, bardzo niekorzystne. Więc taka jest idea, filozofia dokonywania zmian. Zresztą wszystkie miasta do tego zmierzają, aby w tych punktach, gdzie są punkty usługowe, biura, urzędy, aby po prostu te samochody przyjeżdżały i odjeżdżały, a nie funkcjonowały. No, sytuacja, w której pod urząd podjadą wszyscy pracownicy, zastawią wszystkie miejsca parkingowe, uniemożliwia potem
interesantom przyjechanie i załatwienie ich spraw. No stąd musimy temu przeciwdziałać, a nie jesteśmy w stanie dla 300 tysięcy samochodów przygotować w bliskiej odległości od każdego punktu dostatecznej ilości miejsc parkingowych. To jest oczywista oczywistość, jak mawiają klasycy, i z tym się po prostu musimy pogodzić. Pani Paulina, jak mam ratować swoje parkowanie, skoro mieszkam w strefie? Dlaczego mieszkając od urodzenia w Szczecinie mogę kupić abonamentu dla mieszkańca, nie przedstawiając PIT-u? Pani Paulino, no jest tak dlatego, że zasadą jest parkowanie na bazie biletu. Natomiast abonament jest pewnym przywilejem i ten przywilej wiążemy z faktem zamieszkiwania właśnie albo w mieście Szczecinie, wtedy mam abonament na całą strefę, jeżeli ktoś się na coś decyduje w wersji A albo w wersji A i B. Natomiast można też przy swojej ulicy kupić abonament dużo tańszy, ale tylko parkować właśnie pod swoim czy w okolicy swojego domu. To jest pewien przywilej, a wiążemy go z podatkami dlatego, że miasto Szczecin, jak każdy samorząd w Polsce, ma swój udział w państwa PIT-ach. Jeżeli ponosicie koszty utrzymania miasta jako takiego, no to istnieje przywilej do abonamentu. Natomiast jeżeli ktoś płaci w innym mieście podatki, no to takiego przywileju po prostu nie ma. Podejmuje decyzję, czy płaci za bilet, za godzinę postoju bardzo konkretną, czy też szuka miejsca poza strefą płatnego parkowania, czy też nie porusza się samochodem. No, takie zasady określamy. Jeśli Pani jest mieszkanką strefy płatnego parkowania, może Pani za 360 zł nabyć abonament na cały rok i wówczas przy ulicy, przy której Pani mieszka, może Pani zaparkować samochód, choć oczywiście nie gwarantuje to, że za każdym razem znajdzie tam Pani miejsce. No, mieszkanie w centrum ma swoje zalety, ma swoje wady, a ilość samochodów, ilość dostępnych miejsc parkingowych jest tutaj ograniczona. Kiedyś było inaczej, samochodów było dużo, dużo mniej w Szczecinie, więc to parkowanie było swobodniejsze. Wiemy, że w wielu polskich miastach ta sytuacja jest jeszcze trudniejsza niż w Szczecinie. Pan Krzysztof. Dzień dobry. Panie Prezydencie, czy nadal próbujecie odzyskać teren przy Wałach Chrobrego, czy już odpuściliście i czekacie na zmianę władz? Panie Krzysztofie, sprawa jest w sądzie. Sprawa jest w sądzie od paru już lat. Z utęsknieniem czekamy na wyznaczenie rozprawy, w efekcie na rozstrzygnięcie tej kwestii. Uważamy, że mamy rację, bo tutaj rozmawiamy o Wałach Chrobrego i Nabrzeżu. Rozumiem, że to Pan miał na myśli. Ja jestem dobrej myśli. Natomiast na dziś mamy tę sytuację uregulowaną w ten sposób, że z żeglugą szczecińską Polsteamem jest podpisana 3-letnia umowa na wykorzystanie tej reprezentacyjnej części wałów nabrzeżowej dla naszych imprez, takich jak choćby w tym roku The Cloudship Races. Więc teren jest zabezpieczony, natomiast w kwestiach własnościowych musimy niestety jeszcze poczekać. Pan Marcel jeszcze raz pisze. Dziękuję za odpowiedź na moje pytanie i dopytuję. Kiedy budowa mostu kłodnego i czy mam rozumieć, że wtedy należy się spodziewać zniszczenia jednej z łącznic zjazdu z trasy zamkowej na Nabrzeże Wieleckie? No niestety ta łącznica jeszcze pozostanie zapewne. Rozumiem, że chodzi Pan o łącznicę w kierunku na północ, do Polic. Ona pewnie kiedyś w przyszłości zginie, ale wtedy, gdy będziemy mieli już zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina, bo sama budowa mostu kłodnego tego problemu jeszcze nie rozwiąże, dlatego że most kłodny będzie alternatywą nie dla trasy zamkowej, ale dla mostu długiego, dlatego że będziemy się poruszali w kierunku mostu kłodnego z ronda przy urzędzie celnym. Jeżeli chodzi o termin budowy tego mostu, no to myślę, że najwcześniej ta budowa rozpocznie się za około 3 lata. Pan Mateusz. Witam. Może zapytam dość krótko i ogólnikowo, czy kiedykolwiek zacznie się rewitalizacja północnych dzielnic Szczecina, Stołczyn, Skolwin, Gocław i tym podobnie. Panie Mateuszu, ten proces w jakiejś mierze cały czas trwa, choćby są tam budowane i remontowane niektóre ulice, to jest choćby na Skolwinie w tej chwili, więc takie działania są podejmowane. Tam też pojawiły się pewne inwestycje związane z biznesem bliżej rzeki, więc cieszymy się z tego, że wraca tam przemysł i to przemysł zaawansowany technologicznie.
więc to też będzie miało zapewne wpływ na rewitalizację tamtych obszarów. Natomiast rzeczywiście na modernizację dróg tych głównych, jak choćby linii tramwajowej w kierunku na Wrocław, no to jeszcze musimy na to chwilę poczekać. Najpierw będziemy te remonty prowadzili w kierunku najpierw Stoczni Szczecińskiej, a potem z kierunku pętli przy Stoczni Gryfia, więc no na wszystko musi przyjść niestety czas. Nie możemy wszystkiego zrobić jednocześnie, z uwagi oczywiście z jednej strony i na finanse, a z drugiej też i na możliwości organizacyjne naszego miasta. Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie. Wiem, że pytań jest jeszcze sporo, niektóre bardzo długie, tak jak powiedziałem na początku. Na nie postaramy się odpowiedzieć w komentarzach. Życzę wszystkim, przede wszystkim zdrowych świąt. Ten czas niestety najbliższy, świąteczny, okazuje się tak samo trudny, a może nawet trudniejszy niż ten przed rokiem, więc mamy kolejne święta w klimacie pandemii, ale życzę mimo to dużo ciepła, dużo radości, spokoju i wytrwałości w tym trudnym okresie. Do zobaczenia po świętach. Mam nadzieję, że wieści dotyczące pandemii będą dużo, dużo lepsze. Wszystkiego dobrego.